Lecimy. Dzień dobry. Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku, jak widzicie, zaszaleliśmy ciut. Zaszaleliśmy dlatego, iż dostaliśmy coś w prezencie, a potem to już poszło z górki. No ogólnie historia jest taka, że Adrian w necie znalazł, w sensie był kiedyś w takim centrum ogrodniczym i stwierdził, że musimy tam pojechać jeszcze raz. Więc wczoraj przy okazji naszej wycieczki pojechaliśmy właśnie do tego centrum ogrodniczego. Wydaliśmy kasy trochę, kupiliśmy co chcieliśmy. Zaraz wam pokażę, co kupiliśmy, bo to będzie dużo gadania. I w ogóle spotkaliśmy tam naszą Wickę, która się do nas odezwała. Mnie tak w szok trochę wpuściło, bo w sumie nie byłam na to gotowa, nie wiem jak Adrian. Bardzo to było miłe i bardzo fajne, że ktoś nas poznał i totalnie się tego nie spodziewaliśmy. Także pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękujemy i miło nam było. Tak. Tak. To są wyżyny Adriana. Właśnie. Dobra, to ja wam pokazuję. Nie, najpierw. Aha. Pojechaliśmy tam głównie po to, aby zakupić złotokap, który będzie rósł sobie z przodu, bo pozbyliśmy się jodły, także uznaliśmy, że coś musi tam być. I padło na złotokap. I po to głównie tam jechaliśmy. A dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła. Coś jeszcze? Nie, to, powiedzieć? Nie, zabawiaj tam, tak? Dobra. Ja idę sobie wsadzić to drzewo. Dobra. No dobra, widać. Dobra, widać. No to ja wam pokażę wszystko, co zakupiliśmy i dostaliśmy. Część już jest wsadzona. To zaraz tam przejdziemy się i wam pokażę, co. Dobra, od czego zacząć, nie? Tak więc dzisiaj, bo ktoś wysłuchał moich jęków na temat tego, że potrzebuję bylin i mam tyle rzeczy do obsadzenia, więc dzisiaj wykorzystaliśmy kartę, którą dostaliśmy. I kupiliśmy. A co łazisz, jak się nie pogadza? I kupiliśmy dwie macierzanki. Macierzankę wczesną i wczesną, tylko w dwóch różnych kolorach. Widać, chyba widać. Okej. Okay. Adrian, dobraliśmy do tego jeszcze dzwonek. Co to było tu? Liść. Midnight Ocean Toru Plunt dzwonek. Okej. Okay. Tutaj w prezencie dostałam tą piękną... Dostaliśmy, przepraszam. Tą piękną lawendę francuską, którą będę wsadzać zaraz w ten... w doniczkę. Okej. Okay. Dwie lawendy, jedna pójdzie pod złotokap, a druga zobaczymy gdzie. I były przecenione, 50% taniej, więc było warto, bo daliśmy za nie 7 zł. Będę to... Aha, ty jedną zabierasz, tak? Dej. Proszę. Okej. Okay. Oprócz tego... A, dzisiaj jeszcze kupiliśmy... Zapomniałam, bo stało obok, au, powojnik. Taki fioletowe kwiaty ma. I to kupiliśmy też z tego bonu, z prezentu, dziękujemy. Okej. Okay. Ups, gibnął się. Aha, ale to przez to, że ten kij jest do dupy. Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej. Oprócz tego różowa szałwia omszona. Mam fioletową, to teraz jeszcze różową do kompletu. Smagliczka skalna. Okej. Okay. Rozchodnik mix. Taki żółty, ładny. To też będziemy sadzić. Ale fajnie robi. Dobra. Dwie. To Adrian wynalazł. Dwie. Dwa karmniki ościste. Takie one mają ładne. Kwitną? One się chyba zamykają na noc, ten kwitnie bardziej. Ma takie ładne małe kwiatki. I wygląda jak meszek i tego się chciało w niego...
buzię włożyć. Okej, co on mi położył? Telefon? A, dobra. Telefon. Już pokazuję dalej. Upragniony liliowiec różowy wygląda tak. Jeszcze nie kwitnie, ale ma tutaj pąka. Tu, więc mam nadzieję, że zaraz zakwitnie. Okej. No i też moje upragnione bardzo i wyczekane i wyśnione dwie werbeny patagońskie. Jedna do przodu, a jedna tu chyba. Zobaczymy. Będziemy obmyślać plan. A oprócz tego jeszcze dwa komposty, no bo nasz jeszcze się nie nadaje. Więc jeszcze dwa komposty dodatkowo, których nie będę już wyciągać. No i teraz jeszcze zrobię szybki obrót kamery. W sensie obrót. Pokażę wam po prostu, o co mi chodzi. Tutaj jeszcze w tym miejscu za pompą, pewnie zobaczycie to wkrótce, w tym, tu, rośnie łubin, który dostaliśmy i tu, tuż obok łubinu, przetacznik tam, w tym miejscu. No, ale to potem tam podejdę i wam najwyżej pokażę. A teraz musimy iść zobaczyć, co robi Adrian. Hello! O, to tu wam jeszcze pokażę. Tutaj jest to na zioła. I tu jest groszek pachnący, który posadziłam, nie przemyślałam, bo tu będą kostki jeszcze. Ale powiązałam mu takie sznurki, żeby miał się tu po czym wspinać, bo on ma zarosnąć tutaj ten bok. Tak bym chciała, przynajmniej mam nadzieję, że wyjdzie. A tu z boku z kolei posiałam te goździki. Jakie? Brodate one się chyba nazywają. No, muszę tu podlać dzisiaj. A tu z kolei, trochę ciemno, ale barwinek rośnie już. No i tu folia leży. Tu Adrian kopie dziurę. Drzewo się wygibło. Tu Adrian kopie dziurę na złotokap. Z przodu będzie rósł. I jeszcze wam pokażę, bo tam posadziliśmy. Muszę obejść kożuka. Tu z przodu dosadziliśmy, tu są te miodunki dwie, trochę takie marne, ale może coś z nich będzie. Natomiast paproć jedną i paproć drugą. Mamo, przepraszam. Moja mama mówi, że paprocie są B. I mówiła, żeśmy jej tu nie sadzili. Dobra, wracam do Adriana właśnie. Czy przynieść ci tu wody albo coś? Wiadro daj. No dobra, jako że żadna z frezji nie wyszła w tym, czy wyszła jedna, ale potem szybko zmarniała, mimo tego, że je podlewałam i wszystko w sumie robiłam. W drugiej doniczce wyszła jedna, więc nie wiem, czy to po prostu nie klimat, nieodpowiedni klimat dla nich, czy co. Obwiązałam tą doniczkę sznurkiem, bo tu jest pęknięta z tej strony, może to coś pomoże, może nie. Nie wiem. No w każdym razie teraz ogarnę tu ziemię. Wyciągnę, o widzicie, cebulki, które w ogóle nie popuszczały. Ani nic. Nie wiem, czy one jak nie puściły już teraz, to już nie puszczą w ogóle. Czy próbować na następny, wysuszyć je i w następnym roku posadzić. To jest pytanie. Nie wiem, czy mieliście jakiekolwiek doświadczenia z frezjami, ktokolwiek. Miał, jak miał, to możecie mi powiedzieć. To są moje pierwsze frezje i pierwszy niewypał. Widziałam, że gdzieś na YouTubie chyba oglądam. To jest w ogóle jakaś zgnita chyba. Co? Spleśniała. No, ktoś tam u kogoś na YouTubie widziałam właśnie, że miał frezję. To była jakaś Polka, ale chyba we Włoszech miała. Je miała, więc taka różnica trochę. Polska, nie Włochy. No w każdym razie nic z moich tutaj nie wyszło. Oprócz tej jednej, tej drugiej. W każdym było 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewiątą wyrzuciłam. To chyba jeszcze powinna być jedna.
Może więcej, może źle policzyłam. Okej. Chyba wszystkie. No na razie je zostawię. A nie, tu jeszcze są, patrzcie. 10 ich było na pewno. Jeszcze je zostawię i poczekam, czy ktoś z Was mi coś da znać, napisze. Zobaczymy. No dobra. Oj, sorry, że Was szturchnęłam. Nie było to zamierzone działanie. Proszę oddać mi sznurek, droga doniczko. Dziękuję. Wyciągnę tu moją paletę. I trochę ziemi. O, patrzcie, tu jeszcze jedną znalazłam. To jednak ich było więcej, czy co? Nie pamiętam. Dobra, widzimy się po przerwie na reklamy. Żart, nie będzie reklam. O, to jest właśnie ta jedna frezja, która... Jezu, sorry. Ziemi mi naleciało, wyszła z cebulki. Tutaj wsadziłam tą lawendę, pokażę Wam ją potem w całej okazałości, jak ją wystawię stąd, bo ta doniczka jest jakby dla niej stworzona. No i tu są te grysówki, ale jestem ciekawa z tyłu, nie? W sensie jestem ciekawa, czy one w ogóle zawiążą coś na kwiaty. Nie mam pojęcia. Tutaj jest taki fragment ogródka, gdzie nie wsypałem tej lepszej ziemi, bo jeszcze po prostu jej nie mieliśmy, także użyłem tego, co było, i ta ziemia, jak się jej nie podlewa, to jest taka strasznie zbita. A wydaje mi się, że ta fasola jeszcze jest za mała, żeby tutaj nasypać warstwy słomy. Coś tutaj jeszcze też zaczęło wychodzić, nie pamiętam, czy ja tu dosiewałem koper, czy może. Także spróbuję zaściółkować to świeżą warstwą tego kupnego kompostu i może jak ta fasola podrośnie, to tu po prostu słomy wsypię. Tak wygląda efekt końcowy. Poszło tutaj jakieś pół worka kompostu. Jest dzień później i wydaje mi się, że już te fasolki wyglądają trochę lepiej. Także to był dobry krok. Trochę jeszcze tego kompostu rozsypałem tak gdzie niegdzie, bo wiedziałem, że już mi nie starczy, żeby tak nim zaściółkować resztę, więc dałem go tutaj trochę pod ogórki, pory selery, pod te papryki i pod pomidory. Tu ogórki jeszcze trochę podrosną, będą ściółkowane chyba słomą. Zobaczymy. Tu już zaraz będę robił podpory, myślę za parę dni, bo już się tutaj wyłażą i fasolki, i ogórki. Tak więc szybki przegląd tego, co zrobiliśmy wczoraj? Wczoraj. Przedwczoraj. Lawenda wylądowała w takiej doniczce glinianej, pięknej. Tutaj idziemy. Tu jest ta grządka z lawendami, innymi rzeczami. Adrian tu dosypuje teraz trochę z rębki. Tu posadziłam tą szałwię różową, łubin, który potrzebuje wody, już jest podlany. Drugi łubin, dzwonek, przetacznik. Tutaj są posadzone takie niższe rośliny, bo tak chcieliśmy, żeby tutaj był dostęp. I tak? Tak. I tu idę dalej. Tutaj jest liliowiec. Potem miecze ogarnę bardziej. Tu będzie taki z liliowców rząd i tu przed jeszcze jakieś mniejsze. Tu wyszły wreszcie orliki. I tu wychodzą jeszcze jakieś inne mniejsze rzeczy. Popadało, to zaczęły wychodzić. Tu są cynie, naparstnica. Tu dzwonek przekwitł już. Werbena patagońska. Tu coś wyrasta, nie wiem co. I tu jest rudbeckia i tu miecze, ale te miecze też wylecą. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak tu będzie wyglądać. Tutaj cukinie, słoneczniki, cukinie, arbuzy. Patrzę, czy sarenka nie biegnie. A to nie, chyba ona. Arbuzy. Tu są dalie i kwit, zaczyna kwitnąć groszek pachnący.
tutaj jeszcze inne rzeczy i tutaj teraz idziemy wzdłuż i mamy macierzankę na samym końcu dosadzoną, dołożoną w tym innym kolorze. No i tutaj zaczynają wychodzić goździki brodate. Zioła muszę się nimi wreszcie zająć i ogarnąć, pościnać, posuszyć. Werbena patagońska, liliowce od mamusi i taty. To nie pamiętam, ptasi, coś tam. To Adrian wam napisze pod spodem, jak to się nazywa, bo nie pamiętam. Klematis, powojnik to się nazywa? Do tego jeszcze tutaj jest ten złotokap, lawenda i dzisiaj z Zadupia przywieźliśmy wisterię, glicynię, to znaczy. Idę zamknąć furtkę. Dorobiliśmy się wreszcie furtki. No, także tak to wygląda. Wszystko posadzone, podlane. Dzisiaj nas nie było cały dzień, więc nie mieliśmy kiedy po prostu tego zrobić i robimy to teraz. Bo byliśmy na Zadupiu. Tutaj też groszek pachnący, on się tu będzie, mam nadzieję, piął. Zrobiłam mu takie z kilku wstążek. No i tutaj jest barwinek. Dolewamy wody do beczek, bo aktualnie znowu jej nam brakuje. Dopiero ma padać w środę, a to znaczy, że będzie trzeba podlewać przez najbliższe dwa dni. Już tyle dodaliśmy. I no i to wszystko ogarnięte. Tutaj jeszcze te tunbergie, trochę zasilacza im daliśmy, żeby tutaj nam zarosły szklarnie. No. No i to na razie tyle. Ten jak się ładnie usztupnie, złapałam go wczoraj czy tam kiedyś i idzie. No i robi się tak, wiecie, swojsko, wiejsko, tak jak chcieliśmy tutaj mieć. Będzie tu dużo zmian jeszcze, tak przynajmniej myślimy. No i to chyba wszystko. No i to by było w tym filmie na tyle. Pa! Do widzenia.